Lesen wir von Kapitel 18 aus dem ersten Buch Mose, zunächst die Verse 1 bis 22. Przeczytamy na wstępie z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 18 rozdziału od 1 do 22 wiersza. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział od 1 do 22 wiersza. Potem ukazał mu się Pan w Dąbrowie Mamry, gdy siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe, a podniósłszy oczy, ujrzał trzech mężów, którzy stanęli przed nim. Ujrzawszy ich, wybiegł od wejścia do namiotu na ich spotkanie i pokłoniwszy się aż do ziemi, rzekł: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich, nie omijaj, proszę, sługi swego. Pozwól, by przyniesiono trochę wody, abyście obmyli nogi wasze, potem odpocznijcie pod drzewem. Przyniosłem też kawałek chleba, abyście się posilili, wszak po to wstąpiliście do sługi waszego. Potem możecie pójść dalej. Wtedy oni rzekli: uczyń tak, jak powiedziałeś. I pośpieszył Abraham do namiotu, do Sary i rzekł: rozczyń szybko trzy miary wybornej mąki i zrób placki. Potem pobiegł Abraham do bydła, wziął młode, delikatne i dobre ciele i dał je słudze, który śpiesznie je przyrządził. Wziął też masło, mleko i ciele, które przyrządził, i postawił przed nimi. Sam stanął przy nich pod drzewem, a oni jedli. Wtedy rzekli do niego: gdzie jest Sara, żona twoja? A on odpowiedział: w tym oto namiocie. Wtedy rzekł: na pewno wrócę do ciebie za rok, w tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. A Abraham i Sara byli starzy, w podeszłym wieku. Ustało zaś już u Sary to, co zwykle bywa u kobiet. To też roześmiała się Sara sama do siebie, mówiąc: teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać i Pan mój jest stary. Na to rzekł Pan do Abrahama: dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc: czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie, za rok, wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. Wtedy Sara zaparła się, mówiąc: nie śmiałam się, bo się bała. Ale on rzekł: nieprawda, śmiałaś się. Potem wyruszyli stamtąd owi mężowie i skierowali się ku Sodomie. Abraham zaś szedł z nimi, aby ich odprowadzić. A Pan mówił: czy mam zataić przed Abrahamem to, co zamierzam uczynić? Wszak z Abrahama na pewno wywodzić się będzie wielki i potężny naród. Przez niego będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wybrałem go bowiem, aby nakazał synom swoim i domowi swemu po sobie strzec drogi Pana, aby zachowywali sprawiedliwość i prawo, tak, iżby Pan mógł wypełnić względem Abrahama to, co o nim powiedział. Potem rzekł Pan: wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, że grzech ich jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem. Wir haben letztes Mal gesehen, dass in Kapitel 16 ostatni raz mogliśmy się zajmować 16 rozdziałem, w którym widzieliśmy Abraham einen Sohn von der Hagar zeugt, nämlich Ismael. Że Abraham spłodził syna z Hagar, a mianowicie Ismaela. Zu diesem Zeitpunkt war Abraham 86 Jahre alt. W tym czasie Abraham miał 86 lat.
Es dauerte dann noch 13 Jahre. I to trwało jeszcze 13 lat. Bis Gott dem Abraham wieder erschien. Gdy Bóg ponownie ukazał się Abrahamowi. Sein Bund mit ihm erneuerte. Odnowił z nim swoje przymierze. Die Verheißung noch einmal bestätigte. Potwierdził jeszcze raz daną obietnicę. Und Abraham und Sarai einen neuen Namen bekamen. I wtedy Abram i Saraj otrzymali nowe imiona. Das ist das, was uns Kapitel 17 beschreibt. Możemy to o tym przeczytać w 17 rozdziale. Und dann als Kapitel 18 beginnt. I gdy rozpoczyna się 18 rozdział, war Ismael wenigstens 13 Jahre alt. To wtedy Ismael miał co najmniej 13 lat. Abraham also mindestens 99 Jahre. A Abraham co najmniej 99 lat. Und auch Sara hatte schon 90 Jahre erreicht. I również Sara osiągnęła wiek 90 lat. Und dann kommt dieses herrliche Kapitel 18. I wtedy nastaje ten wspaniały rozdział 18. Wo Gott wieder Gemeinschaft hat mit Abraham. Gdy oglądamy, że Bóg znowu ma społeczność z Abrahamem. Und zwar auf eine bemerkenswerte Art und Weise. A mianowicie w godny zauważenia sposób. Ich will vorab erwähnen, dass Kapitel 18 und 19 zusammengehören. Chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że 18 i 19 rozdział ściśle ze sobą się łączą. Sie bilden eine gemeinsame feste Einheit. Tworzą jedną wspólną trwałą całość. Haben ein gemeinsames Thema. Zajmują się jednym wspólnym tematem, aber beschreiben zwei völlig verschiedene Gläubige. Ale opisują całkowicie różnych od siebie wierzących ludzi. Auf der einen Seite Abraham, z jednej strony czytamy o Abrahamie, der Freund Gottes genannt wird, człowieku, który został nazwany przyjacielem Boga, und Kapitel 18 zeigt uns, dass den Namen zurecht trägt. I 18 rozdział nam to pokazuje, że rzeczywiście to jest właściwe, że taką nazwę, takie imię mu nadano. Und auf der anderen Seite Lot, a z drugiej strony oglądamy Lota, der ebenfalls ein Kind Gottes ist, który też jest dzieckiem Bożym, bei dem aber wenig von Gott in seinem Leben zu sehen ist. Ale w jego życiu niewiele można zauważyć z istoty Boga. Obwohl beide Kapitel eine Einheit bilden, i pomimo tego, że obydwa rozdziały tworzą jedną całość, finden wir trotzdem die größten Unterschiede, die überhaupt möglich sind. To jednak oglądamy w tych dwóch rozdziałach największe różnice, jakie tylko w ogóle w życiu wierzących są możliwe. Kapitel 18 beginnt mit einem sehr, sehr wichtigen Ort. 18 rozdział rozpoczyna się w bardzo ważnym miejscu. Nämlich mit einer Terebinte. Mianowicie tutaj mowa jest o tej Dąbrowie. Wir dürfen nie vergessen, dass Abraham 4 Terebinten in seinem Leben hatte. Nie zapominajmy nigdy o tym, że Abraham w swoim życiu przebywał wielokrotnie w Dąbrowach. Das erste war die Terebinte Mores in Kapitel 12. Pierwsza jest wymieniona Dąbrowa More w 12 rozdziale. Und diese Terebinte kommt nur einmal in seinem Leben vor. I ta Dąbrowa jeszcze raz pojawi się w jego życiu. Es war die Terebinte der Unterweisung. A było to ta Dąbrowa tym miejscem, gdzie on otrzymuje wskazówki, pouczenia. Der Ort, wo sich von seinem Gott unterweisen ließ. A było to miejsce, w którym on pozwolił, aby Bóg go pouczał. Wir das auch eben in dem Lied gesungen haben. Tak jak żeśmy też i poprzednio śpiewali w pieśni. Dass man sich niedersetzt zu den Füßen des Herrn Jesus. Abyśmy zasiedli właśnie u stóp Pana Jezusa. Eben sich von ihm belehren zu lassen. Aby pozwolić się pouczać przez Niego. Sie steht ganz zu Beginn seines Lebens. I ta Dąbrowa znajduje się na samym początku Jego życia. Nachdem in dieses verheißene Land angekommen war. Czyli mówimy o początku w tym obiecanym kraju, do którego co właśnie wszedł. Und erst durchwanderte. I on przewędrował ten obiecany kraj wzdłuż i wszerz. Und bei Bethel, dem Haus Gottes, sein Zelt aufbaute.
a w miejscowości Betel, która tłumaczy się Dom Boży, rozbił swoje namioty. Die zweiten Terebinten, die erwähnt werden, und die dritte, die zweite und die dritte Terebinte, die erwähnt wird. A druga i trzecia dąbrowa, która jest wymieniona w Słowie Bożym? Es ist die Terebinte der Ruhe. To są dąbrowy odpocznienia. Es ist die Terebinte Mamres. I tu jest właśnie ta dąbrowa Mamre. Mamre bedeutet Fettigkeit. Mamre, to słowo tłumaczy się jako tłustość. Und wir haben diese beiden Terebinten in Kapitel 13 und Kapitel 14. I te dwa rodzaje dąbrowy znajdujemy opisane w 13 i 14 rozdziale. In Kapitel 13 gibt es Schwierigkeiten im Volk Gottes. W 13 rozdziale są opisane trudności, jakie powstały wewnątrz ludu Bożego. Und Abraham hat dort diese Terebinte. A Abraham znajdował się wtedy w tej dąbrowie. Die ihm innere Ruhe gibt. I ona właśnie mu dawała te wewnętrzne uspokojenie. Wo er eine Entscheidung treffen muss. I to było miejsce, gdzie on musiał podjąć ważną decyzję. Nämlich welchen Teil des Landes er für sich wählt. Mianowicie, którą część kraju ma sobie wybrać. Abraham hat eine sehr geistliche Gesinnung. Abraham cechował się bardzo duchowym usposobieniem. Und er lässt Lot wählen. I on pozwala, aby najpierw Lot dokonał wyboru. Und dort legt Lot schon den Grundstein für das, was wir nachher in Kapitel 19 sehen. I w tym momencie Lot zakłada podwaliny tego, co się zdarzyło później, co będziemy oglądali w 19 rozdziale. Aber in dieser kritischen Situation, ale właśnie w tej krytycznej sytuacji wewnątrz rodziny, besitzt Abraham eben oder hält Abraham sich an dieser Terebinte Mamres auf? On przebywa, trzyma się tej dąbrowy Mamre, was ihm die innere Ruhe gibt. Która daje mu to miejsce wewnętrznego uspokojenia. Die dritte Terebinte ist Kapitel 14. I trzecia dąbrowa opisana jest w 14 rozdziale. Wieder die Terebinte Mamres. Znowu tam jest mowa o tej samej dąbrowie Mamre. Wieder die Terebinte, die Ruhe gibt. Znowu jest to dąbrowa, która daje wewnętrzne uspokojenie. Aber diesmal aufgrund der Unruhe in der Welt. Ale to jest uspokojenie, które może otrzymać Abraham w obliczu niepokoju w otaczającym świecie. Dort kämpfen vier Könige gegen fünf. Bo okazuje się, że zaczęło walkę czterech królów przeciwko pięciu. Einmal angeführt durch den König von Sinea. A byli oni poprowadzeni poprzez króla z Synearu. Und die andere Gruppe angeführt durch den König von Sodom. A druga grupa była pod przywództwem króla Sodomy. Wir begegnen auch dieser Stadt in Kapitel 19. I to miejsce też będziemy oglądali w 19 rozdziale. Jedenfalls finden dort diese großen Kriege statt. I tam w 14 rozdziale odbyła się ta wielka wojna. Aber Abraham ist völlig ruhig. Ale Abraham spoczywa dalej w całkowitym spokoju. Er sitzt unter seiner Terebinte. On siedzi w swojej dąbrowie. Unter diesem Ort der Ruhe. Czyli w tym miejscu odpocznienia. Und wir haben sie hier zum letzten Mal in seinem Leben. A tu w 18 rozdziale oglądamy tą dąbrowę po raz ostatni w jego życiu. In 1. Mose 18. Pierwsza Mojżeszowa, 18 rozdział. Und es ist wieder die Terebinte Mamres. I to znowu jest mowa o tej dąbrowie Mamre. Und dort ist es die Terebinte der Begegnung, die Terebinte der Gemeinschaft mit Gott. I w tym miejscu jest to dąbrową społeczności i spotkania z Bogiem. Es ist der Ort, wo Gott sich Zeit für seinen Knecht nimmt. Jest to miejsce, w którym Bóg zarezerwował sobie odpowiednią ilość czasu dla swojego sługi. Wir spüren, dass wir diese Terebinten auch in unserem Leben brauchen. I na pewno też to odczuwamy, że tego rodzaju właśnie dąbrowy odpocznienia potrzebujemy i w naszym życiu. Wir brauchen diese Terebinte Mores. Te dąbrowy More. Wir brauchen sie täglich in unserem Leben. Mamre, przepraszam. I to na co dzień my je potrzebujemy w naszym życiu. Wo wir uns von Gott unterweisen lassen. Gdy my dajemy się pouczać przez Boga. Aber wir brauchen auch diese drei Terebinten Mamres. Ale również potrzebujemy te trzy dąbrowy Mamre, wo wir innerlich zur Ruhe kommen,
gdzie możemy dojść do wewnętrznego uspokojenia, wo wir eine Begegnung haben mit Gott, gdzie możemy przeżywać spotkanie z Bogiem, und wo wir verspüren, dass Gott Interesse an uns hat, gdzie będziemy mogli to odczuwać, że Bóg jest zainteresowany nami. Wir finden so etwas Ähnliches in 1. Petrus 5. I coś podobnego znajdujemy w pierwszym liście Piotra w 5. rozdziale. Dort heißt es, so demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes. A tam jest napisane, upokuszcie się tedy pod mocarną ręką Bożą. Das heißt dann weiter, dass wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen sollen. A innymi słowy to oznacza, że wszystkie nasze troski mamy zrzucić na Niego. Denn ihm liegt an euch. Dlatego, że to Jemu właśnie zależy na nas. Dieser große Gott hat Interesse an uns. Ten wielki Bóg jest zainteresowany nami. Dieser große Gott hat Zeit für uns. I ten wielki Bóg ma też i czas dla nas. Und das lernen wir in Kapitel 18. I tego się możemy nauczyć w tym 18. rozdziale. Während des gesamten Kapitels ist Gott bei Abraham anwesend. W czasie całego tego rozdziału Bóg jest obecny przy Abrahamie. Und zwar persönlich anwesend. A mianowicie osobiście obecny. Und das ist eine herrliche Botschaft, die Gott uns hier vermittelt. I to jest wspaniałe poselstwo, które Bóg nam przekazuje. Wir werden später sehen, ein riesiger Unterschied zu Lot. I później będziemy mogli zauważyć ogromną różnicę do Lota. Denn dort war der Herr nicht persönlich. Dlatego, że tam, gdzie on przebywał, to nie było osobiście Pana. Vers 1 sagt uns, dass Abraham am Eingang des Zeltes bei der Hitze des Tages saß. I w pierwszym wierszu mogliśmy się dowiedzieć, że Abraham siedział u wejścia do namiotu w skwarne południe. Das Zelt, das ist der Ort, das einem Schutz und Geborgenheit gibt. Namiot jest to miejsce, które daje nam ochronę i takie zabezpieczenie. Die Terebinte ist der Ort, die einem Schatten spendet bei der Hitze. A Dąbrowa jest miejscem, które daje odpowiednią ilość cienia w tym skwarze południa. Und dort saß Abraham eben nicht im Zelt. A jednak Abraham nie siedział wewnątrz namiotu, sondern am Eingang des Zeltes. Ale siedział we wejściu, czy u wejścia do namiotu. Er konnte ein klein wenig aufpassen, was in sein Zelt hineinkommt und was draußen bleiben muss. I on mógł zwrócić uwagę na to, co mogło wchodzić do jego namiotu i to, co miało pozostać na zewnątrz. Am Eingang eines Zeltes zu sitzen bedeutet immer, einen Punkt der Wache eingenommen zu haben. Zasiadać u wejścia do namiotu to znaczy zajmować stanowisko stróża. Es ist ein Ort, wo ich eben auch sehen kann, was zum Zelt hinkommt. Bo to jest miejsce, z którego mogę obserwować, co wchodzi do namiotu. Hätte Abraham im Zelt gesessen, hätte diese Begegnung vielleicht nie gehabt. Gdyby Abraham siedział wewnątrz, to prawdopodobnie by nie miał tego rodzaju spotkania. Denn plötzlich sah er, dass diese Männer vor ihm standen. Bo nagle podniósłszy oczy zobaczył, że przed nim stanęło trzech mężów. Und jetzt siehst du etwas Gewaltiges bei Abraham. I teraz możemy zauważyć coś, co jest takie wspaniałe w osobie Abrahama. Es standen drei Männer vor ihm. Trzech mężczyzn stanęło przed nim. Aber Abraham sah, dass sie nicht gleichwertig waren. A Abraham natychmiast to zauważa, że nie wszyscy byli tej samej rangi. Denn er spricht gleich einen persönlich mit Herr an. Dlatego, że on natychmiast zwraca się do jednego z nich słowem Panie. Und es ist ein gewaltiger Punkt zu sehen, wie hier dieser Personenwechsel passiert. I to jest naprawdę bardzo ważny punkt w jego życiu, gdy możemy zauważyć, jak tutaj właśnie zmienia się ta osobowość. Abraham spricht mal nur zu einem, zu dem Herrn. Abraham przemawia tylko do jednego, do Pana. Mal spricht er zu allen dreien. A czasami zwraca się do wszystkich trzech. Mal sprechen alle drei mit ihm. Czasami wszyscy trzech rozmawiają z nim. Mal spricht nur einer zu ihm. A czasami tylko jeden z nim rozmawia.
Und das steht hier nicht von ungefähr in diesem Abschnitt. I to na pewno nie jest przypadkowe, że akurat tak to zostało określone w tym urywku. Woher wusste Abraham, dass einer von diesen drei Männern der Herr ist? Skąd Abraham mógł wiedzieć, że jeden z tych trzech mężów to jest Pan? Hatte er vorher schon mal so eine Begegnung gehabt? Czy już wcześniej miał tego rodzaju spotkanie? Wir lesen nichts davon. Nic na ten temat nie czytamy. Woher wusste Abraham das? Skąd Abraham to wiedział? Ich denke, er wusste es daher, weil er eine lebendige Beziehung mit diesem Gott hatte. O, ja myślę, że on wiedział z tego powodu, gdyż on żył ciągle w żywej łączności z tym Bogiem. Woher wusste ein Abel, was er Gott opfern sollte, was wohlgefällig für ihn war? A skąd wiedział Abel, co ma Bogu ofiarować, w czym Bóg by znalazł swoje upodobanie? Hat Gott ihm irgendein Gebot gegeben, dass er Tiere opfern muss, um Gott zu nahen? Czy Bóg dał już jemu jakieś przykazanie, że ma składać w ofierze tylko zwierzęta, jeżeli chce się do niego zbliżać? Ganz sicherlich nicht. Z całą pewnością nie. Woher wusste er es? Skąd on to wiedział? Aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. To wynika ze społeczności z Bogiem. Gehen wir zu Noah. A teraz przejdźmy do Noego. Da liest du etwas von reinen und unreinen Tieren. Tam czytamy coś na temat czystych i nieczystych zwierząt. Gab es schon irgendein Gebot, welche Tiere rein und welche unrein waren? Czy był już wtedy wydany jakiś przepis zakonu, który określał, które zwierzęta są czyste, a które są nieczyste? Wir lesen nichts davon. Nic na ten temat nie czytamy. Und trotzdem wusste Noah, welche Tiere rein und welche unrein waren. A pomimo tego Noe dobrze wiedział, które zwierzęta są czyste, a które nieczyste. Denn er nahm ja von den reinen sieben Paar mit und von den unreinen nur ein oder zwei Paar, ein Paar. Dlatego też i z tych czystych zwierząt siedem par zabrał ze sobą do arki, a z nieczystych tylko jedną parę. Und er wusste noch etwas. I on wiedział jeszcze jedną rzecz. Dass er nur diese reinen Tiere als Brandopfer Gott opfern durfte auf dem Altar. Że tylko właśnie z tych czystych zwierząt może Bogu złożyć ofiarę na zbudowanym ołtarzu. Und er tat es genauso. I dokładnie tak to uczynił. Und es heißt, und Gott roch den lieblichen Geruch. I potem, czy możemy przeczytać, i Bóg poczuł miłą woń. Er konnte es nur wissen aufgrund seiner Gemeinschaft mit Gott. I Noe mógł tylko o tym wiedzieć na podstawie swojej społeczności z Bogiem. Ich will mal die Anwendung auf unser Leben machen. I teraz chcielibyśmy to zastosować do naszego własnego życia. Wir haben oft wichtige Fragen in unserem Leben. Bardzo często mamy w naszym życiu ważne pytania. Welchen Beruf soll ich ergreifen? Jakiego mam wyuczyć się zawodu? Welchen Ehepartner soll ich heiraten? Z jakim partnerem mam zawrzeć małżeństwo? Das sind alles Fragen, da finden wir nicht eine direkte Antwort in irgendeinem Vers in der Bibel. Wszystko to są pytania, na które nie znajdujemy bezpośredniej odpowiedzi w jakimkolwiek wierszu w Biblii. Aber wir haben eine Möglichkeit, eine Antwort zu bekommen. Ale mamy możliwość, aby otrzymać odpowiedź. Aber nur aus der Gemeinschaft mit Gott heraus. Ale ona będzie oparta o społeczność, jaką musimy mieć z Bogiem. Und so wie ein Abel wusste, was er opfern sollte. I dokładnie tak samo jak Abel, który wiedział, co ma ofiarować. So wie Noah wusste, welche Tiere rein und welche unrein waren. Tak samo jak Noe wiedział, które zwierzęta są czyste i nieczyste. Und so wie Abraham wusste, dass einer der drei Personen der Herr ist. I tak samo jak Abraham wiedział, że jedna z tych trzech osób to jest jego Pan. Und so können wir aus der Gemeinschaft mit Gott Antworten auf unsere Lebensfragen bekommen. Tak też i my ze społeczności z naszym Bogiem możemy otrzymać odpowiedź na pytania pojawiające się w naszym życiu. Wenn wir unter solchen Terebinten uns aufhalten. Ale wtedy, gdy przebywamy właśnie w takich dąbrowach, wenn wir an dem Eingang unseres Zeltes sitzen, wtedy, gdy zasiadamy u wejścia do naszego namiotu, wenn wir Ausschau halten nach der Antwort Gottes, wtedy, gdy wypatrujemy, jaką odpowiedź da nam Bóg. Und so sah er diese Männer, nachdem er seine Augen erhoben hatte. I on zobaczył tych mężów, podniósłszy oczy swoje. Es ist auch schön, dass Gott hier diesen Ausdruck benutzt. Jakie to piękne, że Bóg tego rodzaju wyrażenia używa. Denn erheben heißt immer nach oben.
Dlatego, że to słowo podniósł to określa, że zawsze w górę. Es kommt schon auf die richtige Blickrichtung an. Tak, właśnie o to chodzi, żebyśmy mieli zawsze właściwy kierunek spojrzenia. Solange Abraham sie hat, ist er zum Segen. I jak tylko Abraham miał taki właściwy kierunek spojrzenia, to było mu to błogosławieństwem. Und es ist auch zum Segen für ihn selbst. Było to błogosławieństwem dla niego samego. Wenn er diese Blickrichtung verliert, ale gdy te spojrzenie, czy ten kierunek spojrzenia nie był dochowany, dann haben wir das, was später in Kapitel 20 bei der Sünde mit Abimelech beschrieben wird. To możemy czytać o tym, co zdarzyło się w 20 rozdziale w przypadku tego grzechu z Abimelechem. Abraham beugt sich sofort nieder. I czytamy o tym, że natychmiast też i skłonił im się aż do ziemi w powitaniu. Er muss sofort erkannt haben, dass einer der Herr ist. Musiał natychmiast to rozpoznać, że jeden z tych mężów to jest Pan. Denn du findest noch etwas Interessantes beim Leben in Abraham. Dlatego, że jeszcze jedną interesującą rzecz znajdujemy w życiu Abrahama. Er macht vieles in Ruhe. On wiele rzeczy czynił w całkowitym spokoju. Aber es gibt Momente in seinem Leben, wo er sich beeilt. Ale były takie chwile w jego życiu, w których on się szczególnie pośpieszył. Ich will noch mal den Bogen zum Neuen Testament spannen. A teraz chciałbym przenieść nasze spojrzenia na Nowy Testament. Denken wir an die Begebenheit, als Lazarus gestorben war. Spójrzmy na to zdarzenie wtedy, gdy Łazarz umarł. Ein Kapitel mit viel Hektik. Był to rozdział, który jest wypełniony wielką gonitwą. Aber eine Person ist völlig ruhig. Ale jedna osoba jest całkowicie spokojna. Und das ist Maria. To jest Maria. Die sitzt in ihrem Haus. Ona siedzi w swoim domu. Das ist hier unter dieser Terebinte zu sitzen. To jest właśnie to, co tu oglądamy. Zasiadał w tej dąbrowie Mamre. Bis zu dem Zeitpunkt, als Martha ihr sagt, der Lehrer ruft dich. I przebywała w domu aż do chwili, w której Marta jej powiedziała: Pan cię woła. Und sofort steht sie auf und eilt ihm entgegen. I natychmiast wstała i pobiegła mu naprzeciwko. Weißt du, es gibt Zeiten, da müssen wir Ruhe haben, da müssen wir warten. Tak, są takie czasy, w których my powinniśmy zachować spokój i powinniśmy oczekiwać. Und es gibt Zeiten, da müssen wir handeln. Ale też i są takie czasy, w których musimy wykazać się czynnościami. Und dann ist manchmal Eile notwendig. I wtedy może się okazać, że również i pośpiech jest rzeczą konieczną. Man kann das hier leicht lesen. Można to wszystko tak łatwo, szybko przeczytać. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass Abraham 99 Jahre alt war. Jeszcze raz chciałbym o tym przypomnieć, że w tym momencie Abraham miał 99 lat. Ein 99-jähriger läuft bei der Hitze des Tages diesen Männern entgegen. Ten 99-letni mężczyzna w to skwarne południe wybiega w pośpiechu naprzeciwko tych mężów. Das ist diese Kraft, die Gott ihm verliehen hatte. To jest ta siła, którą Bóg mu udziela. Wir werden das gleich später noch einmal sehen. Będziemy to później jeszcze raz oglądać. Und da kommen diese drei Männer. I wtedy przychodzą ci trzej mężowie. Und jetzt finden wir etwas Herrliches in Vers 3. I coś wspaniałego oglądamy w trzecim wierszu. Herr, wenn ich denn Gnade gefunden habe in deinen Augen. Gdy Abraham się zwraca słowami: Panie, jeślim znalazł łaskę w oczach Twoich. Er spricht nur diese eine Person persönlich an. On zwraca się tylko osobiście do tej jednej osoby. Das ist schon eine herrliche Erkenntnis, die er hatte. To jest naprawdę wspaniałe poznanie, którym się cechuje. Also Herr, wenn ich Gnade gefunden habe, dann gehe doch nicht an deinem Knecht vorüber. A więc jeśli znalazłem w oczach Twoich łaskę, to nie omijaj proszę sługi swego. Und jetzt merken wir, wie er sofort die Anzahl der Personen wechselt in der nächsten Anrede. I natychmiast tutaj zauważamy, że zmienia się udział tych osób w następnych wierszach. Denn er sagt, jetzt wird ein wenig Wasser geholt. Bo on powiedział, żeby przyniesiono troszeczkę wody und wascht eure Füße,
I on tutaj zwraca się w liczbie mnogiej, abyście obmyli nogi wasze. Und lagert euch unter dem Baum. A potem, abyście odpoczęli pod drzewem. Merkt ihr, was ich meine? Czy może zauważacie to, co chciałbym powiedzieć? Seine Gastfreundschaft gilt allen Besuchern. Jego gościnność dotyczy wszystkich, którzy przyszli go odwiedzić. Aber einer ist der Herr. Ale wśród nich tylko jeden jest Pan. Bei dem er Gnade finden konnte. U którego on mógł znaleźć łaskę. Das ist schon etwas Herrliches, wenn wir das hier lesen. To jest naprawdę coś wspaniałego, co przeczytaliśmy. Haben wir so ein inneres Empfinden, dass wir wirklich wissen, was wer der Herr ist und was er von uns erwartet? Czy rzeczywiście mamy takie wewnętrzne odczucie tego, kto jest Panem i w jaki sposób mamy się zwrócić do Niego? Und das erste, was er ihnen anbietet, ist, dass die Füße gewaschen werden können. I pierwsza rzecz, jaką on oferuje, to to, aby mogli obmyć stopy swoje. Es ist das erste Mal, dass das in der Bibel erwähnt wird. Jest to czynność, która po raz pierwszy jest w Biblii wymieniona. Du liest vorher nichts davon. Wcześniej nigdy nie czytamy o takiej czynności. Obwohl es sicherlich ein Brauch gewesen ist. Pomimo tego, że z pewnością było to zwyczajem. Aber trotzdem benutzt es Gott hier zum ersten Mal. Ale pomimo tego Bóg to określenie używa w Biblii dopiero po raz pierwszy. Wenn es in Verbindung mit dem Herrn ist. I to w powiązaniu z Panem. Und das zieht direkt den Bogen zu Johannes 13. I teraz znowu możemy przenieść się w myślach do Nowego Testamentu, do Ewangelii Jana 13 rozdział. Und ist das nicht etwas Gewaltiges? Czy nie jest to coś wspaniałego? Dass dieser Herr, der in 1. Mose 18 erwähnt wird, in Johannes 13 uns die Füße wäscht. Że ten Pan, który w 1. Mojżeszowej w 18. rozdziale odbiera tego rodzaju usługę, to teraz w tym 13. rozdziale Jana nam obmywa stopy. Natürlich tat er es buchstäblich bei den Jüngern. Naturalnie w rzeczywistości on to uczynił w stosunku do jego uczniów. A wir können es auf uns auch beziehen. Ale my możemy też i samych siebie pod to podciągnąć. Und Johannes 13 teilt sich in zwei Teile auf. I ten 13. rozdział Ewangelii Jana można podzielić na dwie części. Die Verse 1 bis 5 sind die rein äußere Handlung, wie die Fußwaschung passiert. Wiersze od 1 do 5 to po prostu czysty opis tego, w jaki sposób w tym czasie dokonywało się obmycia stóp. Es ist die rein praktische Seite. To jest po prostu tylko praktyczne przedstawienie tego. Aber guck, Johannes 13 hört nicht bei Vers 5 auf. Ale spójrzcie, 13 rozdział Jana nie kończy się na 5 wierszu. Sondern wir haben auch noch die Verse 10, 11 und 14. Ale mamy też i następne wiersze, a potem i 10, 11, 14. Aber zwischendurch steht die Frage in Vers 12. Ale w międzyczasie pojawia się pytanie zapisane w 12 wierszu. Versteht ihr, was ich euch getan habe? Czy wiecie, co wam uczyniłem? Habt ihr das wirklich innerlich geistlich verstanden? Czy oni to rzeczywiście wewnętrznie i duchowo zrozumieli? Es geht nicht nur darum, dass ich euch praktisch die Füße gewaschen habe. Przecież to nie chodzi tylko o to, abym ja wam w praktyczny sposób rzeczywiście umył stopy. Sondern es steckt eine geistliche Belehrung dahinter. Ale pod tą czynnością zawarte jest duchowe pouczenie. Die eine Seite ist, Christus übt an seinen Jüngern einen Dienst aus. Z jednej strony Chrystus wykonuje w stosunku do swoich uczniów tego rodzaju służbę. Das zweite ist, die Gläubigen sollen untereinander, gegeneinander diesen Dienst ausüben. A drugą sprawą jest to, że wierzący między sobą mają nawzajem sobie tego rodzaju służbę wykonywać. Und das dritte ist, es ist der Ort, wo wir Hilfe bekommen können. A po trzecie, jest to właśnie miejsce, w którym my możemy otrzymać pomoc. Das bedeutet, die Fußwaschung ist nicht nur eine praktische Handlung. I to właśnie oznacza, że umycie stóp to nie tylko jest czynność praktyczna. Weil die Füße sicherlich am meisten litten, wenn man in diesen Gegenden in der Hitze des Tages über die steinigen Straßen ging. Bo z całą pewnością stopy najbardziej były narażone na zabrudzenie i na zranienie, gdy w tych
kamienistych terenach w gorące południe się wędrowało, sondern es steckt eine geistliche Belehrung dahinter. Ale tutaj zawarte jest bardzo wielkie duchowe pouczenie. Vers 14. 14 wiersz możemy spojrzeć Ewangelii Jana, 13 rozdział. Wenn nun ich, der Herr und der Lehrer, euch die Füße gewaschen habe, so seid auch ihr schuldig, einander die Füße zu waschen. Jeśli tedy ja, Pan i Nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit wie ich euch getan habe, auch ihr tut. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Also wir merken, das erste Buch Mose, Kapitel 18. A więc zauważamy, że ten 18 rozdział w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Es ist nun nicht nur ein Geschichtsabschnitt. To nie tylko jest taki urywek historii, która się zdarzyła, sondern steckt eine geistliche Belehrung dahinter. Ale również w tym jest zawarte duchowe pouczenie. Es ist hier die innigste Form der Gemeinschaft, die auf dieser Erde möglich war. Bo zobrazowana jest tutaj najściślejsza forma, najbardziej intymna forma społeczności, jaka w ogóle może zaistnieć na tej ziemi. Die ich mit dem Herrn Jesus haben kann, wenn ich selbst Not habe und Hilfe brauche. Gdy mogę mieć tą społeczność z Panem Jezusem w momencie, gdy mam wielką biedę i potrzebuję pomocy. Abraham tut noch mehr. Abraham uczynił jeszcze więcej. Sie sollen sich anschließend ausruhen unter dem Baum, der Schatten spendet. Mieli również spocząć, aby wypocząć pod tym drzewem, które dawało cień. Und es ist wahrscheinlich diese Terebinte. Prawdopodobnie właśnie tutaj mowa jest o tych dębach. Und dann will er ihnen noch Nahrung geben. A następnie on postanawia im dać również i posiłek, pożywienie. Wodurch ihr Herz gestärkt werden soll. Aby ich serce mogło być wzmocnione. Und stärkt euer Herz. I wzmocnijcie serca wasze. Auch hier würden wir vielleicht denken und stärkt euren Leib. Może my byśmy pomyśleli i wzmocnijcie ciała wasze. Aber es geht immer auch um die Gemeinschaft, die man miteinander hat. Ale tu właśnie chodziło o tą społeczność, jaką oni mogli mieć ze sobą. Gemeinschaft bedeutet ein gemeinsames Teil zu besitzen. Mieć społeczność ze sobą to oznacza, że mieć wspólną cząstkę. Und dieses gemeinsame Teil, das war der Herr. A tą wspólną cząstką dla nich wszystkich to był ten ich Pan. Und dann bezeichnet sich Abraham selbst als Knecht. I tutaj siebie samego Abraham określa jako sługę. Abraham hat einen Wunsch. Abraham ma pewne pragnienie, życzenie. Und er spricht diesen Wunsch vor diesen Personen aus. I on to życzenie wypowiada przed tymi osobami. Und ist die Antwort nicht schön, die sie geben am Ende von Vers 5? I jak pięknie jest spojrzeć na tą odpowiedź, którą oni udzielili pod koniec piątego wiersza. Tu so, wie du geredet hast. Uczyń tak, jak powiedziałeś. Abrahams Wunsch wird erfüllt. Czyli życzenie Abrahama zostanie spełnione. Ich komme noch mal zurück auf unsere Lebensfragen. Ja teraz znowu wracam do sprawy pytań w naszym życiu. Vielleicht sage ich Gott einfach mal, was mein Wunsch ist. Vielleicht sage ich Gott einfach mal, was mein innerer Wunsch ist. Może czasami i ja Bogu opowiadam o tym, jakie moje jest wewnętrzne życzenie. Wenn es um die Frage der Berufswahl geht. Mianowicie wtedy, gdy chodzi o sprawę mojego zawodu. Wenn es um die Frage des Ehepartners geht. Gdy chodzi o wybór małżonka. Dass ich einfach meine Wünsche Gott mal offen darlege. Abym po prostu w otwarty sposób moje życzenia przedłożył Bogu. Und dann werde ich erfahren durch ein solches Gebet. I wtedy będę mógł tego doświadczyć poprzez taką modlitwę. Ob meine Wünsche mit seinen Wünschen in Übereinstimmung sind. Czy moje życzenia zgadzają się z jego życzeniami? Vielleicht sagt Gott, tu so, wie du geredet hast. Może Bóg powie, uczyń tak, jak powiedziałeś. Vielleicht gibt Gott uns auch Unruhe ins Herz. A może być i tak, że Bóg da niepokój do serca naszego. Dass wir einen anderen Weg gehen müssen. I wskaże, żebyśmy poszli inną drogą.
Aber wir sehen, wie Abraham hier mit Gott spricht. Ale widzimy tu, w jaki sposób Abraham rozmawia z Bogiem. Und so dürfen wir auch mit Gott sprechen. I my możemy w ten sam sposób rozmawiać z Bogiem. Und sobald die Männer gesagt haben, wir machen das so, wie du es gerne möchtest. I jak tylko ci mężowie to potwierdzili, tak, my zrobimy tak, jak ty sobie tego życzysz. Dann sehen wir, dass Abraham sich schon wieder beeilt. To widzimy, że Abraham znowu się tutaj pośpieszył. Wir merken zuerst in Ruhe dieses Gespräch mit Gott, ohne Hektik. Najpierw możemy zauważyć, że w całkowitym spokoju, bez pośpiechu prowadzi rozmowę z Bogiem. Und dann in Vers 6 Abraham eilt in das Zelt zu Sara. I dopiero w wierszu 6 czytamy i pośpieszył Abraham do namiotu do Sary. Dann in Vers 7 Abraham lief zu den Rindern. A następnie w 7 wierszu potem pobiegł Abraham do bydła. Dann gibt das einem Knaben. Następnie dał to zwierzę jednemu ze sług. Und der muss sich am Ende von Vers 7 beeilen, es zuzubereiten. I ten musiał się też pośpieszyć, aby je szybko przygotować. Und was macht der Herr? A co Pan w tym czasie czyni? Der Herr wartet mit den beiden anderen Männern unter dieser Terebinte. Pan razem z dwojgiem pozostałych mężów czeka pod tymi dębami. Der Herr wartet, bis Abraham ihm diese Speise zubereitet hat. Pan czeka, aż Abraham przygotuje mu posiłek. Und das war keine Sache von Minuten. A przecież na pewno to nie była sprawa kilku minut. Das war eine Sache von Stunden. Z pewnością była to rzecz, która trwała kilka godzin. Aber der Herr wartet dort. Ale Pan czeka tam. Und der Herr wartet auch später. Pan również i czekał później. Als Abraham noch einmal seine Bedürfnisse mit ihm bespricht. Podczas gdy Abraham jeszcze raz na temat swoich potrzeb z nim rozmawia. Aber dann heißt es am Ende von Kapitel 18. Ale możemy to przeczytać pod koniec 18 rozdziału. Vers 33 wiersz. Und der Herr ging weg, als er mit Abraham ausgeredet hatte. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Also egal, ob es um das Herz von Abraham ging, dass er was mit Gott zu besprechen hatte. A więc obojętne, czy chodzi o serce Abrahama, który miał rzeczy, które chciał z Bogiem omówić. Oder ob es das Herz von Abraham war, der Gott etwas bringen wollte. Albo czy chodziło o sprawy, które miał Abraham w swoim sercu, że chciał Bogu coś przynieść. Gott nahm sich Zeit. To Bóg zawsze sobie zarezerwował na to czas. Das ist ein Zeichen von unbeschreibbarer Gnade und Größe Gottes. To jest właśnie znak tej nieopisanie wielkiej łaski Bożej. Was für eine Speise bringt Abraham da? A jaki to rodzaj posiłku Abraham przynosi? Es sind alles Gegenstände, die wir sonst bei den Opfern finden. Wszystko są to posiłki czy potrawy, które również znajdujemy opisane przy opisach ofiar. Das erste ist in Vers 6 das Feinmehl. Pierwsza rzecz, którą oglądamy w 6 wierszu, to jest właśnie ta przednia mąka. Ein großer Bestandteil des Speisopfers. To jest właśnie największy większościowy składnik tej ofiary z pokarmów. Es war Mehl, das man ganz fein gemahlen hatte. A była to mąka, która była bardzo drobniutko zmielona. Du konntest dir dieses hochfeine Mehl angucken. I mogłeś teraz spojrzeć na tą przednią mąkę. Und man sah, dass alles rein und weiß gewesen ist. I można było zobaczyć, że wszystko jest czyste, wszystko jest białe. Es war nicht irgendetwas Dunkles dort noch verborgen. Nie było tam niczego, co by było ciemne, tam gdzieś pomiędzy tymi drobinami ukryte. Es wäre dann zum Vorschein gekommen. Bo natychmiast byłoby to widoczne. Es spricht von Jesus Christus als der Mensch ohne Sünde. A ona obrazowo wskazuje na Pana Jezusa jako na człowieka, który był całkowicie bez grzechu. Wie er das sein ganzes Leben lang auf dieser Erde offenbart hatte. Gdy on całe swoje życie tutaj na tej ziemi tego rodzaju usposobienie objawiał. Wir lesen das dreimal im Neuen Testament. Trzykrotnie o tym czytamy w Nowym Testamencie. Er tat keine Sünde. Nie uczynił żadnego grzechu. Er kannte Sünde nicht. On nie znał grzechu żadnego. Und in ihm war keine Sünde.
I w nim nie było żadnego grzechu. Und wenigstens zweimal hat Gott es bezeugt. I co najmniej dwukrotnie Bóg to poświadczył. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen gefunden habe. To jest mój umiłowany syn, w którym znalazłem upodobanie. Das, was Abraham hier darbrachte, a więc to, co Abraham teraz przyniósł, war Jesus Christus sein ganzes Leben lang. To było też treścią całego życia Pana Jezusa. Das zweite, was dargebracht wird, a druga rzecz, która została przez niego przyniesiona, es war ein Kalb von den Rindern. To było ciele z bydła. Es war das beste, was er hatte. Było to te najlepsze ciele, jakie on tylko posiadał. Es war zart und gut. One było delikatne i dobre. Und wir finden dieses Tier bei dem Sünd und bei dem Brandopfer. I te zwierzę również znajdujemy opisane w przypadku ofiary za grzech i całopalnej. Und es spricht wieder von Jesus Christus. I ona znowu obrazowo wskazuje na Jezusa Chrystusa, der in Energie seinen Weg über diese Erde gegangen ist. Który w pełnej energii życiowej szedł swoją drogą tutaj na tej ziemi. Der nicht zurückgewichen ist. Który nie odchylił się na bok ani nie cofnął się. Aber der gleichzeitig, wie es das Markus Evangelium sagt, alles gut gemacht hat. Ale tak jak też i jednocześnie Ewangelia Marka na to wskazuje, on wszystko dobrym uczynił. Der auch gleichzeitig sanftmütig gewesen ist. Który jednocześnie również też był łagodnym. Was wir in dem Ausdruck zart finden. Co mamy określone tutaj w naszym rozdziale delikatne. Und dann ist noch die Rede von siódmy dem... wiersz. Und dann ist noch die Rede von der Milch in Vers 8. Następnie w ósmym wierszu oglądamy również też i mleko. Und die Milch spricht auf der einen Seite vom Wort Gottes als eine Nahrung. I również i mleko wskazuje obrazowo na Słowo Boże, które jest pokarmem dla nas. Wir haben das in 1. Petrus 2. Oglądamy to w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział. Aber sie spricht auch von der ausfließenden Gnade. Ale ono również obrazowo wskazuje na tą płynącą łaskę. Und das ist im Buch Jesaja. Albo wylaną łaskę. Możemy to przeczytać w księdze Izajasza. Ich glaube, Kapitel 55. Chyba to jest 55 rozdział. Ja, Kapitel 55, Vers 1. Tak, 55 rozdział księgi Izajasza, pierwszy wiersz. He, ihr durstigen alle, kommt zu den Wassern, und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft ein und esst. Ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Nuże wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Es spricht von der unbezahlbaren Gnade Jesus Christus, die ausgeflossen ist zu uns Menschen. I ten wiersz wskazuje na tą nie, w niczym niemożliwą do zapłacenia łaskę Pana Jezusa, która wypłynęła naprzeciwko nas ludzi. Wofür sein Werk am Kreuz von Golgatha notwendig war. Aby ona się objawiła, to było konieczne wykonanie tego dzieła na Golgocie. Etwas, was wir nicht bezahlen können. A wiemy, że to jest rzecz, której nie jesteśmy w stanie niczym zapłacić. Was vollkommen kostenlos ist. Która jest całkowicie bezpłatna. Was für solche ist, die durstig danach sind. I która jest do dyspozycji wszystkich tych, którzy mają pragnienie. Es gab noch keine Opfergesetze. Nie było jeszcze przecież w tamtych czasach tych przepisów dotyczących składania ofiar. Und trotzdem bringt Abraham alles Dinge da, die von Jesus Christus sprechen. A pomimo tego Abraham przynosi tutaj wszystkie takie pokarmy, które obrazowo wskazują na osobę Pana Jezusa. Wie muss Gott dieses Opfer erfreut haben? O, jak bardzo musiała Boga ucieszyć tego rodzaju ofiara, czyli te pokarmy. Und wir sehen diese Ehrfurcht, die Abraham hat. I widzimy również i tą wielką cześć połączoną z bojaźnią przed Bogiem. In Vers 2 beugt er sich nieder zur Erde. Bo czytamy w drugim wierszu, że on pokłoniwszy się aż do ziemi. In Vers 8. A w wierszu 8 steht er vor ihnen. Stoi on przed nimi. Und sie aßen. A oni jedli.
Was ist das für ein herrliches Bild? O, jakiż to wspaniały obraz. Abraham bringt etwas. Abraham przynosi coś, was der Herr genießen kann. Z czego może się ucieszyć, skorzystać Pan. Und Abraham steht von ferne. A Abraham stoi z pewnej odległości. Und guckt sich an, was seine Gäste tun. I przygląda się temu, co jego goście czynią. Es war ein überwältigendes Erlebnis, was Abraham dort hatte. Jest to naprawdę potężne przeżycie, które tutaj Abraham mógł doświadczyć. Weißt du, es war der Lohn, den Abraham bekommen hatte. Tak, wiecie, to była ta zapłata, którą Abraham mógł otrzymać. Lot wird später in seiner Stadt wohnen. Lot, będziemy później to oglądali, mieszkał w swoim mieście. In Sodom, wo er es zu irdischem Ruhm gebracht hat. W tej Sodomie, która do tego, do tej ziemskiej chwały dążyła i doszła. Wo er angesehen war. Gdzie również Lot miał swoje poważanie w tym mieście. Abraham war ein Fremdling. A Abraham dalej przebywał w tym kraju jako obcy przybysz. Er hatte seine Terebinten. On miał tutaj swoje dąbrowy. Er hatte seine Altäre. On miał swoje ołtarze. Er hatte seine Zelte. On miał swoje namioty. Und er hatte hier diesen herrlichen Lohn, dass der Herr persönlich zu ihm gekommen ist. I również otrzymał tą wspaniałą zapłatę, że osobiście jego Pan przyszedł w gościnę do niego. Und in Vers 9 wechseln wieder diese Personen. A w wierszu 9 znowu tutaj się zmieniają osoby. Und jetzt sprechen sie alle zu ihm. I teraz oni wszyscy przemówili do niego. Denn sie haben jetzt eine Botschaft, die auch Sarah betrifft. Bo oni mieli do przekazania poselstwo, które dotyczyło Sary. Und darum sagen sie zu ihm, wo ist Sarah, deine Frau? I dlatego mówią do niego, gdzie Sara, twoja żona? Und er sagt, sie ist im Zelt. A on odpowiada, ona jest w namiocie. Die sagen interessanterweise nicht, hole sie. Bitte? Sie sagen nicht zu Abraham, hole deine Frau. I to jest interesujące, że oni nie powiedzieli, przyprowadź tutaj twoją żonę. Sondern sie wussten wahrscheinlich, dass sie schon längst am Eingang des Zeltes war und horchte. Dlatego, że oni już od dawna to wiedzieli, że Sara stała u wejścia do namiotu i podsłuchiwała. Denn wir lesen, dass er in Vers 10 Sara horchte am Eingang des Zeltes, der hinter ihm war. Bo czytamy pod koniec 10 wiersza, Sara zaś podsłuchiwała u wejścia do namiotu, które było za nim. Und sie erneuern ihre Botschaft, die sie schon einmal in Kapitel 17 ausgesprochen haben. I oni teraz odnawiają swoje poselstwo, z którym Abraham się spotkał już w 17 rozdziale. Und sie sagen, im nächsten Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen. I mówią do niego, na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie. Wo ich muss mich korrigieren, nur der Herr sagt dies. Muszę siebie tutaj skorygować, że te słowa wypowiedział tylko sam Pan. Das ist wieder eine ganz interessante Sache. I to jest naprawdę interesująca rzecz. Denn es geht hier um eine prophetische Aussage. Dlatego, że tutaj chodzi o wypowiedź proroczą. Es geht hier um einen genau bestimmten Zeitpunkt. Chodzi tutaj o dokładnie określony punkt czasowy. Nächstes Jahr um diese Zeit in genau 12 Monaten. Następnego roku, dokładnie w tym samym czasie, czyli dokładnie za 12 miesięcy. Da werde ich wieder bei dir sein. Wtedy znowu przyjdę do ciebie. Und da wirst du, da wird deine Frau einen Sohn haben. I wtedy twoja żona będzie miała syna. Kein Engel kann so etwas aussprechen. Żaden anioł nie jest w stanie czegoś takiego wypowiedzieć. Denn die Zeiten, die Zeitpunkte sind ihnen unbekannt. Dlatego, że czasy i chwile są aniołom nieznane. Kein Mensch kann so etwas aussprechen. Żaden człowiek też nie może czegoś takiego wypowiedzieć. Weil niemand in die Zukunft gucken kann. Dlatego, że nikt nie może spojrzeć w przyszłość. Aber der Einzige, der die Zukunft kennt und der die Zukunft in seinen Händen hält, das Ale ist Gott. Jedyną osobą, która zna przyszłość i w swoich dłoniach ją trzyma, to jest jedynie Bóg. Und so kann er diese präzise Voraussage treffen. I może właśnie wypowiedzieć dokładne te słowa będące proroctwem. Vers 11 sagt uns ganz klar,
Es war biologisch unmöglich, dass Sara noch ein Kind bekommen konnte. Wiersz 11 dokładnie to pokazuje, że było to rzeczą z punktu widzenia biologicznego, aby Sara mogła jeszcze urodzić dziecko. Also, to było rzeczą niemożliwą. Also Gott hat so lange gewartet, a więc Bóg tak długo czekał, dass es menschlich gesprochen völlig unmöglich war. Że po ludzku mówiąc było to rzeczą całkowicie niemożliwą. Und da können wir Sarah ein klein wenig verstehen. I dlatego możemy tutaj troszeczkę zrozumieć te postępowanie Sary, von der wir in Vers 12 lesen, dass sie lacht. O której w 12 wierszu czytamy, że ona się w duchu swoim roześmiała. Aber sie lacht in ihrem Inneren. Czytamy o tym sama w sobie. Keiner konnte es hören. A więc nikt tego nie słyszał. Und niemand sah sie. I nikt też ją nie widział. Sonst hätten sie vorher nicht die Frage gestellt, wo ist Sara, deine Frau? Bo inaczej by przecież nie postawili tego pytania, gdzie jest Sara, twoja żona. Und dann sprach sie wahrscheinlich auch in ihrem Inneren, nachdem ich alt geworden bin, sollte ich Lust empfinden? I to też dalej ona w swoim wnętrzu też i prawdopodobnie wypowiedziała, teraz, gdy się zestarzałam, mam tej rozkoszy zażywać. Und mein Herr ist ja alt. I Pan mój jest stary. Ich muss bei diesem Satz noch kurz etwas stehen bleiben. W przypadku tego zdania muszę troszeczkę się zatrzymać. Denn er zeigt uns wieder etwas von der Größe Gottes. Dlatego, że to zdanie wskazuje coś znowu na wielkość Bożą. Gott erwähnt hier diese Dinge, die an Sarah zu kritisieren sind. Bóg wymienia te wszystkie rzeczy, które należało skrytykować u Sary. Dass sie in ihrem Inneren lacht. A to przecież było to, że się roześmiała w swoim wnętrzu. Dass sie die Verheißung Gottes in Frage stellt. A to oznaczało nic innego, jak tylko to, że ona podważała tą obietnicę Bożą i pod znakiem zapytania stawiała. Doch man merkt, wie gerecht Gott hier ist. I jeszcze raz zauważcie, jak sprawiedliwym jest Bóg. Er beschreibt auch das Positive, was bei Sarah zu sehen ist. On również i opisuje to, co jest pozytywne, co można było u Sary zauważyć. Nämlich, dass sie sich ihrer Stellung bewusst ist. A mianowicie też i to, że ona jest świadoma swojego stanowiska. Sie hätte sagen können, mein Mann ist ja alt. Przecież ona mogła powiedzieć, że mój mąż jest już stary. Sie hätte sagen können, Abraham ist alt. Mogła też to o tak określić, Abraham jest już stary. Oder Gott, dein Knecht ist alt. Albo mogłaby tak powiedzieć, Boże, twój sługa jest już stary. Sie sagt aber, und mein Herr ist ja alt. Nie, ona tutaj powiedziała, i Pan mój jest stary. Das heißt, diese innere Familienbeziehung, diese Stellung dort von Mann und Frau war dem Wort Gottes gemäß. A więc to oznacza, że te wewnętrzne, wewnątrzrodzinne stanowisko, jakie ona zajmowała, było zgodne z wolą Bożą. Und Gott erwähnt es hier. I Bóg to właśnie wzmiankuje w słowie swoim. Wir hätten vielleicht nur das Negative erzählt. A my może skłonni bylibyśmy tylko do opowiadania tego, co zauważyliśmy z rzeczy negatywnych. Und hätten es vielleicht sogar überall erzählt. I może jeszcze by doszło do tego, że wszędzie byśmy o tym rozpowiadali. Aber Gott macht das hier nicht. Ale Bóg tak nie postąpił tutaj. Er endet zunächst mal mit der positiven Seite. On najpierw tutaj kończy w tym pozytywnym określeniu. Und ist uns bewusst, dass das negative Reden die zweite Sünde auf der neuen Erde nach der Sinnflut gewesen ist? A czy jest nam to świadome, że te negatywne opowiadanie o kimś drugim to jest drugim grzechem, jaki się zdarzył na tej odnowionej przez potop ziemi? In 1. Mose 9. Możemy o tym przeczytać w pierwszej księdze Mojżeszowej w 9. rozdziale. Ist in Vers 21 die erste Sünde, dass Noah sich betrank. W 21. wierszu oglądamy pierwszy grzech, jaki wystąpił, mianowicie to, że Noe się upił. Aber dann kommt die zweite Sünde durch Ham. Ale potem wymieniony jest drugi grzech, który popełnił Ham. Und da müssen wir Vers 22 sehr sorgfältig lesen. I dlatego musimy bardzo dokładnie przeczytać 22 wiersz. Das heißt dort im Hebräischen nicht, dass er es seinen Brüdern berichtete, was sein Vater tat.
W hebrajskim oryginalnym języku Słowa Bożego nie jest tylko napisane, że opowiedział o tym poza namiotem opu swoim braciom, sondern er berichtete es seinen Brüdern draußen. Tutaj jest napisane, że on opowiedział o tym poza namiotem swoim braciom, na zewnątrz. Und das ist das entscheidende Wort hierbei. To jest właśnie to decydujące słowo. Er hat das nicht mit seinen Brüdern besprochen, weil er Not hatte über das, was sein Vater tat. To nie tak było, że on omówił to ze swoimi braćmi, bo to, co zdarzyło się jego ojcu, wprawiło go w wielkie zakłopotanie i było dla niego wielką biedą. Sondern er hat es seinen Brüdern erzählt, um seinen Vater schlecht zu machen wegen das, was er tat. Nie, on opowiedział to w takim nastawieniu, aby w złym świetle przedstawić swojego ojca przed jego braćmi. Und hier in Kapitel 18 sehen wir, wie Gott das macht. A teraz w 18 rozdziale oglądamy, w jaki sposób Bóg to czyni. Er erwähnt die Dinge, die erwähnt werden müssen. On wymienia wprawdzie rzeczy, które muszą być wymienione. Aber er endet mit dem Positiven, mit der Seite der Gnade. Ale on kończy tymi rzeczami pozytywnymi, czyli stroną łaski. Du siehst das auch daran, dass Gott nichts Negatives über einen Gläubigen im Neuen Testament erwähnt, mit Ausnahme Elia. I możemy też i zauważyć, że w Nowym Testamencie niczego Bóg niepozytywnego nie wymieniał w stosunku do ludzi wierzących, za wyjątkiem Eliasza. Lass uns noch kurz etwas sagen zu den Versen 14 und 15. Chcemy jeszcze krótko zwrócić uwagę na wiersze 14 i 15. Zuerst spricht der Herr zu Abraham und fragt ihn, warum hat Sarah denn gelacht? Najpierw Pan zwraca się do Abrahama, dlaczego to roześmiała się Sara? Sollte ich auch wirklich gebären, da ich noch alt bin? Czyżbym naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałam? Hatte Abraham wahrscheinlich gar nicht gehört. A Abraham przecież prawdopodobnie tego w ogóle nie słyszał. Aber da bekommt Abraham erfährt, wer der Herr ist. Ale w tym momencie znowu Abraham doświadcza tego, kim jest Pan. Er ist der Herzenskenner. Bo Pan jest znawcą serc. Er ist allwissend. On jest wszechwiedzący. Und er wiederholt noch und kommt dann kommt dieser herrliche Vers in Vers 14 ist für den Herrn eine Sache zu wunderbar. I Pan to podkreśla tym 14. wierszem, czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? Das ist ein Satz, den können wir uns auch über unser Leben schreiben. To jest też zdanie, którym moglibyśmy sobie zapisać na trwale w całym naszym życiu. Mit all den Schwierigkeiten, mit all den Nöten, die da sind. We wszystkich trudnościach i biedach, z jakimi się spotykamy. Vielleicht mit all der Verzweiflung, die wir oft haben. Może też i w obliczu tych wszystkich zwątpień, z jakimi się zmagamy. Ist für unseren Herrn irgendeine Sache zu wunderbar? Czy dla naszego Pana jakaś jedna sprawa miałaby być zbyt wielka, zbyt wspaniała? Hat er nicht die Macht, alles zu tun? Czy on nie ma tej mocy, aby wszystko dokonać? Zur bestimmten Zeit im nächsten Jahr werde ich wieder zu dir kommen. Tak, w tym określonym czasie, w przyszłym roku, znowu przyjdę do ciebie. Es ist eine Zeit, die Gott bestimmt hatte. A był to czas, który Bóg postanowił. Wir haben das auch in Galater 4, Vers 4. Oglądamy to również w liście do Galacjan, 4 rozdział, 4 wiersz. Als aber die Zeit gekommen war. Bo gdy nastało wypełnienie czasu. Und manchmal denkt man vielleicht, Gott könnten Dinge entgleiten. Czasami może myślimy w naszym życiu, że Bogu jakieś rzeczy się wymykają spod kontroli. Vielleicht denkt man manchmal, Gott, warum handelst du nicht? A może czasami myślimy, Boże, dlaczego ty nie działasz w tym czasie? Hier ist die Antwort. Tak, tutaj jest odpowiedź. Zur bestimmten Zeit, zur von Gott festgesetzten Zeit wird er handeln. Tak, w tym ściśle określonym czasie, który Bóg wyznaczył, on będzie działał. Und Sarah leugnete und sprach, ich habe nicht gelacht. A Sara zaparła się tego i powiedziała, nie śmiałam się. Vielleicht meint sie, ich habe nicht laut gelacht. Może miała na myśli, nie zaśmiałam się głośno. Das kann sein. Może tak było. Aber du hast in deinem Herzen gelacht. Ale Pan wiedział, że ona się zaśmiała w sercu swoim.
Deswegen schließt der Herr dieses Gespräch: Nein, du hast doch gelacht. I dlatego Pan kończy tą rozmowę tym krótkim zdaniem: Nieprawda, śmiałaś się. Es ist schade, dass sie nicht die Kraft hat. Jaka to wielka szkoda, że ona nie miała na tyle siły, zu Gott zu sagen, ich habe diesen Fehler gemacht. Aby wyznać to od razu Bogu: Tak, popełniłam ten błąd. Ich habe doch innerlich gelacht. Tak, rzeczywiście we wnętrzu swoim się śmiałam. Und so endet dieses Kapitel mit dieser Abschnitt mit dieser Zurechtweisung. I tak ten urywek w tym rozdziale kończy się tego rodzaju reprymendą doprowadzającą do porządku.